zapisane. Doszli wieczorem, aż do Betlejem. Wszędzież było tłoczno i rodzina. Nie mogli nigdzie znaleźć kąta, aby odpocząć, mieć noc spokojną. Mario, czy liczysz, ilu już ludzi odmówiło na noclegu? Kim się dzisiaj ktoś zbudzi? Nikki, musimy spać na śniegu. Cóż, nie mówisz, mówi sobie. Ludzie twardzi są jak was. Byłoby o wiele lepiej, gdyby ktoś przyjęli z was. Są gospody i gościnne, wiele mieszkań i pałaców. Lecz gdy ma się puste ręce, nie ma domu dla biedaków. Tylko pieniądz dziś się liczy, będą są zamknięte drzwi. Józef zmęczony i zasmucony odnalazł stajnię tuż za miasteczkiem i zaprowadził tam swoją żonę z nienarodzonym czekanym dzieckiem. Noc była niebezwykła, codzienna. Światła pogasły, ludzie zasnęli. Nie przypuszczali, nie przypuszczali, bo narodził się w Betlejem. Jakie dary zaniesie temu pustą w chacie mieszkaniu? Nic. Śpiewać.
dostać nie możemy. Maria pragnie sama Jezusa wychować, a ja będę jej w tym pomagać. Zobacz, Mario, aż ci znowu duszą wierzy. Ludzie jacyś nadzwyczajni, stronę na nich szafy. Dziwne, że tylko to uczyną, choć orszak bogaty. Witaj bardzo święta. Witaj tam Maryjki. Witaj królowi, umarła niego Jezusowi. Królem jesteś, będziesz był w Ciebie tam, czyli w Ciebie Jeszcze przyszedł mi na ten raz. Najpierw jeszcze mi się
super niemiecki, a w Lisabonie tak.